komunikacja. Komórkami, aparatami i kamerami kręcimy nasze podróże oraz nasze życie za granicą. Jest to fajne, to przyślijcie to do Polonii w Komie. Polonia jest w Komie, w twoim domu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Witam serdecznie. To jest program Polonia w Komie, który jest programem dla wszystkich Polaków w kraju i za granicą, a szczególnie za granicą, ponieważ tam właśnie znajdują się wszyscy bohaterowie naszego programu Polonia w Komie. Ze mną są dzisiaj piękni młodzi ludzie. Jest tutaj Diana kierująca. Jest Marcel. Ludzie nowych czasów, którzy wiozą swój mentalny dorobek daleko za granicę, aż do Danii, gdzie będą go roztrwaniać w knajpie przez pół roku, zarabiając na lepszy, ciekawszy wyjazd, na podróż życia, być może do Australii. Dziennik podróżniczy numer 1. Wyruszamy właśnie do Danii, do Skagen. I jest tutaj Liliana kierująca. Jest Marcel. Właśnie wjechaliśmy do Niemca, do wroga. Jesteśmy 8 minut przed czasem. Ale ominęliśmy stację, bo ja nie zauważyłam. Myślałam, że to już sprawcza stacja i nie wjechaliśmy na nią, a to była ta, na którą mieliśmy wjechać jeszcze zatankować w Porsche. Znamy Niemcom zarobić niestety. Też w sumie Niemcom lepiej chyba, nie? No, nie. Filip, nie mów wrogo. We have to love them. Wjechaliśmy do Danii, już jesteśmy jakieś 20 km trasy w Danii. Prowadzi teraz Filip, bo tylko on może. Dali mi banana. Jeszcze ciepła. Dojechaliśmy do naszego mieszkanka. Jesteśmy już w Skagen. To wszystko tutaj, co jest. Ten cały mantel. Także tutaj pełno jeszcze kartonów i tego wszystkiego. To wszystko było w polówce. Co porabiasz? Say hi, man. You'll be on our vlog. Happy birthday again. Thank you. How's it going? Oh, that's good. You want to see the real thing? To nie pierwszy raz, kiedy trzymamy rękę na pulsie i obserwujemy wszystkie etapy zdobywania obecności zagranicznej Polaków na całym świecie. Bardzo dziękujemy tej załodze i jej duńsko-australijskiej przygodzie. Będziemy się przyglądać. Przysyłajcie, co tam się u Was dzieje dalej. Być może duńska rzeczywistość świeżej, bardzo kiełkującej i niekoniecznie spełnionej emigracji okaże się ekstremalnie interesująca. My na pewno chcielibyśmy choć jeszcze raz z Wami być w Danii. Powiem więc to, co już dawno wiecie.
telewizor Rubin jest nasz, ale telewizja jest ważna.